Dzisiejsze Słowo Boże przychodzi jak zawsze jako pomoc dla nas, aby oświetlać drogi naszego życia. Dzisiaj brat Jan rano wprowadził nas w tą historię, przypomniał nam na podstawie Psalmu 51 historię Dawida, którą na szczęście również niedawno słyszeliśmy, czytaną jako lektury dnia codziennego na Eucharystii. I dzisiaj widzimy, to jest księga Syracydesa, która opisuje już z perspektywy czasu swojego króla, o którym to królem szczyci się Izrael. Jest ciekawe to spojrzenie, które Izrael ma na tego człowieka. Bo my właśnie pamiętamy, że to był człowiek, który właśnie sprzeniewierzył się swojemu powołaniu. Miał wychodzić z wojskami, nie wyszedł. Przespał się z żoną żołnierza, który walczył za niego. Potem tego żołnierza zabił. Tylko dlatego właśnie ta lawina grzechu idzie, no żeby właśnie jakoś dokończyć ten swój, może nie plan, bo nie miał takiego planu, że ta kobieta zajdzie w ciążę, no ale żeby jakoś to wszystko doprowadzić do końca. I dzisiaj widzimy księgę Syracydesa napisaną parę wieków później, którzy ludzie znają historię Dawida i pod niebiosy go wysławiają. Pod niebiosy go wysławiają. Mówią, że to wspaniały człowiek, że właśnie niczym jak tłuszcz oddziela się od owiar dziękczynnych, tak Dawid od synów Izraela. Się mówią, że tego człowieka pokazują. I co jest, jakie tutaj jest taka mocna katecheza, która przychodzi dla nas, zaproszenie. My mamy taką tendencję, bo jesteśmy właśnie ludźmi po grzechu pierworodnym, że jak już ktoś zgrzeszy, no właśnie to już go zaszufladkować, prawda? Potępić. Oczywiście nie w stosunku do nas, bo my to zawsze mamy dobre intencje, nam po prostu tylko nie wyszło. To był tylko przypadek. No ale inni to już właśnie tak postawić kreskę, do końca życia gnębić, niech pokutuje. A Pan Bóg, pokazuje nam Słowo Boże, ma inne patrzenie na człowieka. Pan Bóg dopuszcza grzechy w życiu człowieka. I to nie zmienia faktu, że ta historia Dawida dalej się toczy. On dalej jest królem. Co więcej, Jezus Chrystus ma być nazwany potomkiem Dawida. Czyli jakim potomkiem? Potomkiem człowieka, który dopuścił się nieprawości. Chciałoby się powiedzieć tak, ale on uznał swój grzech. I dla Pana Boga właśnie nie ma żadnego problemu. Dlaczego to mówię? Abyście miały miłosierdzie dla siebie, dla swoich upadków. Nie dlatego, żebyście się rozgrzeszały. Ja też się nie rozgrzeszam w lusterku. Jestem księdzem, to staję sobie w lusterku lewą ręką, bo ten w lusterku to wtedy prawą, prawda? I po prawosławnemu się przeżegnam, to ten w lusterku mnie rozgrzeszy po katolicku. Nie mogę tego zrobić w stosunku do siebie. Ale mogę udzielać innym rozgrzeszenia. Ale chodzi o to potem wewnętrzne pojednanie, do którego jesteśmy zaproszeni sami po sakramencie pokuty i pojednania. Aby przebaczyć sobie nasze grzechy, aby przyjąć to miłosierdzie Boże. To jest postawa człowieka ubogiego i pokornego, który właśnie nie rości sobie prawa nawet do przebaczenia swojego grzechu, że wszystko pozostawia w rękach Boga. A jeżeli Bóg przebacza, to człowiek, który jest człowiekiem ubogim, godzi się na to, bo nie ma pretensji. Nie ma właśnie nierości sobie prawa, żeby dalej mieć swój grzech, bo go oddał. Jak już oddałaś, to już straciłaś. Nie ma. Mam 50 zł, dam, nie ma. Poszło. Potem ten, któremu dałem, robi z tym, co chce. Takie jego prawo. I dlatego Pan Bóg robi z nami, co chce, no bośmy się mu ofiarowali. Na szczęście trafiliśmy w ręce kogoś, kto jest miłością, kto nie żongluje naszym życiem, kto naszym życiem się nie bawi. My często się bawimy naszym życiem i gramy z nim wręcz. A dla Boga Twoje życie jest bardzo cenne. Krew Jezusa Chrystusa jest bardzo cenna, a przelana dla Ciebie. Życie Jezusa Chrystusa jest bardzo cenne w rękach Boga, a złożone w ofierze dla Ciebie. I na koniec jest, przychodzi to słowo, na koniec tego czytania. Pan darował mu grzechy. Moc Jego podniósł na wieki. I to Pan Bóg również pragnie czynić w stosunku do nas. Druga lektura, czyli trzecia, po psalmie przychodzi Ewangelia, która również demaskuje pewne mechanizmy, które są w nas. I oczywiście my, jako ludzie prawi,
powinniśmy się oburzyć. Zobaczcie, mamy sytuację, która jest obiektywnie zła. Nie wolno ci mieć żony twojego brata. I teraz cały dwór wokół Heroda wie to. Ale na tym dworze nikt nie kocha Heroda. Na dworze Heroda wszyscy kochają siebie. I dlatego nie zwracają uwagi Herodowi, że robi źle, że się potępia, że grzeszy. Na dworze Heroda nikt nie kocha Heroda. To, że nikt mu nie zwraca uwagi, nie jest spowodowane miłością jego dworza. Jest spowodowane albo lękiem, albo lękiem połączonym z miłością mnie samego. Co taki dworzanin wie? On wie, że historia taka może się wydarzyć, że królowa, jak się dowie, że on upomina go, żeby ją odesłał, bo nie może jej mieć, to ona może się tak wkurzyć, że będzie krótszy o głowę. I to nie są wydumane lęki. One są prawdziwe. I ta historia się wydarzyła. Ale chciałbym, żebyście zobaczyły to oczami, kto tam kogo kocha. Jan jest jedynym, który kocha Heroda. Jan jest jedynym, który, ponieważ wie, że ma oparcie w Panu Bogu, czyli praktykuje to słowo nienawiści, o którym mówi Jezus Chrystus, aby nienawidzić swojego życia, a umiłować życie prawdziwe. Jan, pokładając nadzieję w Jezusie Chrystusie, bo już nam to pokazuje, aczkolwiek on jeszcze tej dobrej nowiny nie usłyszał, w pełni nie zobaczył, ale Pan Bóg podarował mu tą wiarę, niczym Abrahamowi, niczym Mojżeszowi. Jan Chrzciciel opiera się o Boga i dlatego jest w stanie mówić co innego niż wszyscy. Ale to mówienie wiąże się również z wzięciem konsekwencji za to. I Jan te konsekwencje bierze. One są poważne, ale nie tragiczne. Bo ostatecznie, jeżeli patrzymy, a jesteśmy zaproszeni, aby patrzeć na nasze życie w duchu wiary, to czy Jan ocalił swoje życie? Tak. Ocalił swoje życie. Dzisiaj czcimy go jako świętego Jana Chrzciciela. I teraz oczywiście trudność polega na tym, że my, każdy z nas, jako egoista, jeżeli mamy tracić życie, nie od razu, że głowę nam skrócą, bo to rzadko się zdarza. Zdarza się czasami, ale rzadko. Ale jest jeszcze wiele innych rzeczy, które możemy stracić. I zobaczcie też, jak jest, no to jest piękny opis życia wspólnotowego, zakonnego. Jest jakiś układ, chory, ale ktoś, nagle się słyszysz jakiś głos Boży przychodzący. Ale co tu zrobić, żeby ocalić ten układ, który jest? Dlaczego? Bo tak jest, bo tak funkcjonuje na skutek słabości. A przecież to wszystko można było właśnie tą mocą tego Słowa Bożego przemienić. I tak jest również w naszym środowisku. Dlaczego tak musi być? Bo jesteśmy ludźmi. I te, właśnie to nie jest zarzut, jaki się, bo może to brzmieć jako zarzut, że pomiędzy nami są chore układy. No ale siostry, jakie mają być? Ty grzesznik, ja grzesznik, ty egoistka, ja egoista. No jaki ma być układ? No nie może być zdrowego. Jeżeli ktoś mówi o tym katechizm Kościoła katolickiego, do którego tak często się odwołuje. Jeżeli ktoś zakłada, że układ będzie dobry, Słowo Boże jest głupi. Ale również tak pięknie o tym powiedział Kościół. Zobaczcie, system komunistyczny, na skutek którego tak bardzo się wycierpialiśmy. Na czym polegał błąd tego założenia? Bo system jest dobry, ten system socjalistyczny. Dać wszystkim porówno, każdego obdzielić dobrami, żeby każdy miał, żeby bogaty nie miał za dużo, a ubogi nie miał. No takie są założenia systemu socjalistycznego, którego komuna została wcielona. No to wszystko było z założenia dobre, ale jest pewien błąd. Człowiek stworzony w raju jako dobry jest zraniony. Zraniony.
I pomijanie tego zranienia jest właśnie ignorancją, jest głupotą, jest lekceważeniem. Stąd te rekolekcje, gdzie tutaj z bratem Janem usiłowaliśmy obkładać was słowem na lewo i prawo, z przodu i z tyłu. I właśnie taki znowu obrazek, prawda? Co powoduje, że drzewo dobrze rośnie w ogrodzie? Jak chcesz, żeby jakaś roślinka dobrze rosła? Czym ją trzeba obłożyć? Czym ją trzeba obłożyć? A, złotymi łańcuszkami, złotymi pierścionkami, brylantami. Nie, siostry, gnojem. Gnojem. To gnój powoduje, że asymilując się z ziemią, daje wzrost. Ani ładnie nie pachnie, ani ładnie nie wygląda. Więc to nie jest nic, co chciałoby się powiedzieć, my chcemy mieć dookoła siebie. No ale to właśnie daje wzrost. Jeżeli jakiś durny będzie chciał mieć dookoła siebie złote łańcuszki, to takie drzewo uschnie, nie wyda owoców. No bo właśnie zależy mu na tym, żeby błyszczeć, żeby pokazać. A jeżeli zależy ci na owocach, no to trzeba pozwolić, żeby właśnie Święta Matka Kościół obkładał nas tym, co jest dla nas dobre. Co właśnie ani nie musi ładnie wyglądać, ani pachnieć, ani smakować. Tak jak Słowo Boże, które, jeżeli Słowo Boże przychodzi, pokazuje ci prawdę o tobie, no to właśnie będziesz się czuła zraniona. I ten, który ci będzie głosił to słowo, będzie dla ciebie agresorem. Naprawdę. Będzie wyglądał jak twój wróg. No bo przychodzi i cię rani. No niczym Jan Chrzciciel, który przychodzi i stawia tą całą rzeczywistość pałacu Heroda pod znakiem zapytania. Mówi, jest źle. Ale gdyby pójść za dobrą nowiną Jana Chrzciciela, jest źle. Gdyby on oddalił tą Herodiadę, to zobaczcie. Zobaczcie, jak to się dalej nakręca. Matka, która chce, nie wiem dlaczego chce żyć z tym Herodem, nie wiem, czy dla pieniędzy, nie wiem, nieważne. Ale jest chory układ. Matka deprawuje córkę. Dlaczego? Żeby ochronić to. Ona oczywiście może powiedzieć, córko, robię dla ciebie rzecz najcudowniejszą, bo jeżeli ja będę dalej żoną Heroda, to ty będziesz córką Heroda. Będziesz mogła mieszkać w pałacu, będziesz mogła zdobyć dobre wykształcenie, będziesz miała dobre pieniążki, będziemy mogli znaleźć dla ciebie dobrego, co to znaczy dobry, bogaty mąż, prawda? I ta matka mogła rozmawiać godzinami z tą córką, mówiąc, słuchaj, wiesz co, no trudno, poprosiłaś o tą głowę, ale nie ty ścięłaś mu głowę. Nie, ty ścięłaś mu głowę. Matka dokonuje rzeczy strasznej wobec swojej córki. Czytajmy pomiędzy wierszami. Prześledźcie sobie historię Herodiady i jej córki. Jak ona wychowuje swoją córkę. Jakiej wartości chce jej sprzedać. I ostatecznie okazuje się, że my jesteśmy zdolni do morderstwa również. Żeby czasami chronić jakiś układ, który nas chroni. Nie wiem, dobrze ci gdzieś. I wcale nie jesteś przełożoną, ale dobrze ci gdzieś, prawda? I sobie myślę, że tak, jak mi dadzą na tą placówkę taką siostrę, która jest tą starą zołzą, no to przecież moje życie. No i teraz tutaj można coś szepnąć temu. Fala idzie sama, się rozumie. I czasami zabijamy językiem. Oczywiście. Nie, my nie jesteśmy mordercami. My jesteśmy osobami konsekrowanymi. Ksiądz arcybiskup wczoraj błogosławił nas w katedrze. My, którzy oddaliśmy nasze życie Jezusowi Chrystusowi. Z jednej strony to prawda, ale z drugiej strony jesteśmy właśnie grzesznikami. Jeżeli będziemy mieli tą postawę Dawida z pierwszego czytania, to Bóg nas ocali. Bóg nas ocali w znaczeniu przebaczy grzech. Ale jeżeli pójdziemy w tą postawę, to znowu wybór. Faraon czy Mojżesz? Życie zabezpieczone, spokojne, mierne, bierne, prawda? Ale z zabezpieczeniem to nic, że to jest więzienie. Jest bezpieczne. To jest niesamowita potrzeba w kobiecie. Potrzeba bezpieczeństwa. Czy wydasz się w ręce Jezusa Chrystusa? Nic nie ma tam przewidywalnego. Nic. Macie doświadczenie, że nic nie można sobie przewidzieć z Panem Jezusem Chrystusem. Oprócz tego, że nas kocha, że to jest miłość wymagająca, że właśnie, że Bóg. Zobacz, Bóg jest tym, który właśnie cię kocha. Czyli również ma odwagę cię ranić. Ale nie na skutek właśnie tego, aby nas zagarnąć, zniszczyć. Tylko Bóg widzi ranę, widzi ropę, no i podchodzi do ciebie z mieczem, a ty
przerażona, no bo Bóg idzie, prawda, z mieczem. My widzimy każdego, kto pochodzi do nas z mieczem, chce nas zabić. Ale nie Bóg. Bóg, jeżeli podchodzi z mieczem, to tylko, żeby naciąć tą ranę i im bardziej ostry miecz, tym lepiej, bo tym mniej boli. Wyobraź sobie, nie miej takiego ostrego miecza. Czyli ostrego miecza Słowa Bożego. Daj mi mieć bardziej tępy. My wiemy, siostry pielęgniarki, wiecie, jak straszne rany są po zadaniu tępym narzędziem. Są szarpane. To się strasznie długo goi. Rana cięta jak skalpel, szybko się goi. Prawda? I dlatego może być ten lęk, nie podchodź do mnie z ostrym mieczem Słowa Bożego. Złagodź mi to Słowo. Jakoś ogładź je. Jeżeli jest poważna choroba, trzeba poważnego cięcia. Ale odwagi. Bóg naprawdę nas kocha. To możemy być spokojni, że tu mamy dowód w osobie Jezusa Chrystusa. I drogie siostry, idąc w tym kluczu wiary chrześcijańskiej, patrząc na nasze życie zakonne. Przepraszam za słowo, ale przerabialiśmy już trochę chrzest wczoraj, prawda? Widząc, że to wszystko wypływa z chrztu. Że to jest to nasze zakorzenienie, które również będzie nas niosło w niebie. Że w niebie już nie ma konsekracji zakonu, bo tam wszyscy będą oblubieńcami i oblubienicami Chrystusa Jezusa, naszego Pana. I teraz w dniu dzisiejszym trzeba jeszcze powiedzieć o sakramencie bierzmowania. To jest właśnie ten sakrament, zobaczcie, znowu znamienna rzecz. Nie otrzymujesz nowego imienia, ale można sobie wybrać imię na bierzmowanie, prawda? To można oczywiście żonglować jakoś tym, ale znowu to jest ten moment, kiedy Bóg mówi, zobacz, w sposób świadomy i dobrowolny, weź sobie imię patrona jakiegoś, którego czujesz, że jest twoje. To nie to, że coś się zmienia, ale to jest właśnie to dalej. Bóg znowu chce nazywać. I ta pierwsza katecheza, którą mamy, o Adamie, przed oblicze którego Pan Bóg przeprowadza wszystkie zwierzaki, aby je nazywał po imieniu. Dla mnie to jest najważniejsza katecheza na tych rekolekcjach, którą miałem dla was. Aby nazywać rzeczy po imieniu. Lęki po imieniu. Zranienia po imieniu. Grzechy po imieniu. Błogosławieństwo Boże też po imieniu. Żeby nie przestraszyć się tego lwa. I teraz przychodzi ten sakrament bierzmowania, który jest sakramentem, gdzie Kościół nam daje pomoc Ducha Świętego. W sposób szczególny to pokazuje, że Pan Bóg przychodzi. I tak jak wczoraj odnawialiśmy sakrament Chrztu Świętego, nie powtarzając go, bo on jest nie do powtórzenia, ale odnawialiśmy w sposób świadomy i dobrowolny, tak w dniu dzisiejszym za chwilę będzie sprawowany sakrament namaszczenia chorego, o którym jeszcze powiem parę słów. Ale będę chciał zaprosić tu siostry, jedne, które będą chciały przyjąć sakrament namaszczenia chorego. Będę poprosił, aby podchodzić do brata Jana, który będzie udzielał tego sakramentu. A ja proszę inne siostry, które nie widzą potrzeby, konieczności przyjmowania sakramentu namaszczenia chorych, aby podeszły i też będę chciał was namaścić olejem. Ale właśnie na przypomnienie tego sakramentu bierzmowania. Przypomnienie. Się nie dokonuje, to nie jest żaden olej krzyżma, to nie dokonuje się żaden sakrament. To jest modlitwa wstawiennicza. A teraz chcę ci przeczytać słowa, które w pierwotnym chrześcijaństwie, znalazłem tu w tekście u jednego z ojców, zachwyciłem się, jak je przeczytałem, właśnie ukazywał ten gest namaszczenia w bierzmowaniu, kiedy widzimy w Biblii, namaszczało się osoby właśnie, prawda, że ten olej jest tym, co przenika, co wnika. Dlaczego też, zobaczcie, gladiatorzy przed wyjściem na arenę smarowali się cali olejem, calusieńcy. Dlaczego? Bo w walce wręcz, kiedy już trzeba było odrzucić broń i walczyć wręcz, i kiedy stawał facet przeciwko facetowi i chciał jeden ukatrupić drugiego, i złapał taki gladiator tego drugiego, a on był namaszczony olejem, to ta ręka mu się ześlizgiwała. Przeciwnik był nieuchwytny. Nieuchwytny. I teraz my jesteśmy nieuchwytni dla demona, kiedy trwa w nas namaszczenie Ducha Świętego. Namaszczenie, które też przychodzi od Słowa Bożego. I teraz tym znakiem zewnętrznym jest to namaszczenie oliwą, które dokonuje się również w sakramencie namaszczenia chorych, również w sakramencie bierzmowania. I w pierwotnym chrześcijaństwie również była piękna modlitwa, którą odmawiano podczas sakramentu bierzmowania, w którym my żyjemy, jesteśmy zaproszeni, aby żyć. Przyjmij to namaszczenie na czole,
abyś była wolna od wstydu i z odsłoniętą twarzą, jak w zwierciadle, odbijała chwałę Pana. I będę namaszczał Ciebie olejem na czole. Namaszczam Cię na uszach, abyś słuchała Bożych tajemnic, jak mówi Pan Jezus w Ewangelii, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A ten gest, że demon znowu musi, jak będzie chciał Ci zamknąć ucho, demon, bo będzie głoszone Ci słowo zbawienia, jak Jan. Ktoś będzie wyrzucał Ci grzechy. I demon mówi, nie, 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 słuchaj. To w tym momencie, jak jest namaszczony tym Duchem Świętym, nie chodzi o gest oleju, ale Duch Święty, to ten demon się znowu ześlizguje. Oczywiście są wszystko obrazy. No ale Pan Bóg nam daje też w Kościele te znaki. Namaszczam Cię na nosie, abyś po przyjęciu boskiej oliwy mogła mówić, jestem wonnością Chrystusa dla Boga między tymi, którzy idą na zbawienie. Wy jako kobiety to doskonale rozumiecie, bo robicie też perfumy, prawda? Ten wonny zapach, że właśnie Bóg chce, abyśmy... To też kadzidło to wyrażało. Właśnie ten piękny zapach kadzidła, którym są nasze skromne modlitwy. I będę zapraszał Ciebie, aby też podejść właśnie z rękami skrzyżowanymi w ten sposób, bo tu jest słowo właśnie, namaszczam Ciebie na piersiach, abyś przywdziana w pancerz sprawiedliwości stawiła śmiało czoła szatańskim zakusom. Przywdziej więc całą zbroję Ducha Świętego i stań przeciw potędze wroga i w tej zbroi duchowej mów śmiało, wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. Czyli to namaszczenie na czole, na nosie, na uszach, prawda, i na piersiach, bo to ma być pancerz naszej wiary. I zobaczcie, to wszystko nie jest nasza moc. Nie. Tu nigdzie nie jest mowa, Ty jesteś silny. Tu jest mowa, Bóg chce Ciebie ochraniać. Tą oliwą. Że właśnie demon nie może, nie dlatego, że my jesteśmy silni, tylko, że ta oliwa nas chroni. I jeszcze dwa słowa o sakramencie namaszczenia chorych. Ten sakrament Pan Bóg nam pozostawia. Również dokonują się też cuda uzdrowienia, żeby też mówić o tym. Żebyśmy też nie myśleli, że to są tylko takie o, że Pan Bóg dzisiaj kogoś nie może uzdrowić. Może. Ale Pan Bóg bardzo nas kocha. Jeżeli w tej chorobie dobrze się zbawiasz, to czy nie chodzi o to, żebyśmy się zbawili dobrze? O to chodzi. Owszem, jeżeli ta choroba nam przeszkadza w zbawieniu, to Pan Bóg może ją też zabrać. Albo ta choroba nie jest nam potrzebna do zbawienia, to Pan Bóg może zabrać. I znów cytat ze siostry Faustyny, która modliła się bardzo o uzdrowienie pewnej siostry. I Pan Jezus przyszedł i mówi, Faustyna, mam do Ciebie słabość. Modlisz się za tą siostrę. Ja ją mogę uzdrowić. Ale chcę Ci powiedzieć, że ta siostra nie radziła sobie z życiem i podarowałem jej tę chorobę i ona teraz idzie prosto do zbawienia w tym cierpieniu. I teraz zrobię to, co chcesz. Mogę ją uzdrowić. Ale czy chcesz, żebym ją uzdrowił? I teraz znowu, drogie siostry, jacy my jesteśmy szczęśliwi, że my nie musimy sądzić. Że patrząc na siostrę, myślimy, aha, to tyś sobie z życiem nie radziła, to dlatego Pan Bóg ci dowalił tego, tą chorobę, prawda? Nie. Właśnie nie musimy sądzić drugiego. Siebie też. Siebie też. Czy możemy się modlić o zdrowie? Tak. Ale o co możemy się najbardziej modlić za siebie? O zbawienie. O zbawienie. Znaczy, prawda? To jest to życzenie. A, zdrówka! Żeby tylko zdrówko było! Cierpienie jest rzeczą straszną. I w cierpieniu też, cierpienie może nas zmiażyć, jeżeli nie jest przeżywane z krzyżem Jezusa Chrystusa. Ale Pan Jezus nie modlił się dla siebie o zdrowie. Tylko o pełnienie woli Ojca. Jeszcze raz przeczytam te słowa namaszczenia, bo ich nie będę wypowiadał, kiedy siostry będą podchodzić. Jan będzie wypowiadał słowa namaszczenia chorych, ponieważ to jest sakrament. Tutaj będzie to odnowienie sakramentu bierzmowania. Tu będzie dokonywał się realny, prawdziwy sakrament, kiedy Jezus Chrystus przychodzi w sakramencie namaszczenia chorych. Ale byście jeszcze raz usłyszały te słowa o bierzmowaniu, przeczytam. Przyjmij to namaszczenie na czoło, abyś była wolna od wstydu, i z odsłoniętą twarzą, jak w zwierciadle, odbijała chwałę Pańską. Namaszczam Cię na uszach, abyś słuchała Bożych tajemnic. Jak mówi Pan Jezus w Ewangelii, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Namaszczam Cię na nosie, abyś po przyjęciu boskiej oliwy mogła mówić, jestem wonnością Chrystusa dla Boga między tymi, którzy idą na zbawienie.
Wreszcie namaszczam Ciebie na piersiach, abyś przywdziana w pancerz sprawiedliwości stawiła śmiało czoła szatańskim zakusom. Przywdziej więc całą zbroję Ducha Świętego i stań się przeciw potędze wroga i w tej zbroi duchowej mów śmiało: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Amen.